Hej moi drodzy, witam was serdecznie na 11 już epizodzie Oxygen Not Included. Matku, już 11 i to idzie coraz szybciej, że tak powiem. Aktualnie działamy z algami, próbujemy się tak powiem przebić się algi, całą resztę tego slime'a przerobić na to, żeby tlen był, co nie? Bo to jest problem aktualnie wielki. I moi drodzy, tutaj zrobimy sobie niedługo zbiornik na pompy gazowe i całą resztę, wiecie? Tu zrobimy sobie taki fajny zbiornik, ale na razie to musimy przebudować, żeby to miało ręce i nogi. Czyli gaz permatile, tu sobie po dwa. Ok, i to sobie wykopiemy tutaj. Ale najpierw niech wykopią wszystko tutaj, co trzeba. To jest polluted oxygen. Tutaj mamy jeden deodorant, że tak powiem. Jeszcze jeden by się przydał gdzieś tutaj. Na razie tu pracują pełną parą. Alk mamy 21 kilo, więc troszkę mało. A tu prądu brakuje? Serio? Aha. Bo prądu ogólnie brakuje. Prądu całkowicie brakuje. Okej. Ruszyło co nieco. Jeszcze dobrze by było, gdyby tego tutaj dali. Mu zasilacz. Że powiedziawszy, czekajcie. Tego dziada zdekonstruujemy i postawimy nowego tutaj. Tu postawimy nowego. Tylko... Jedna rzecz. Dlaczego tu jest kabel? Dziwne. Okej, ten zaczął malować. Jak wygląda dekor? Troszkę lepiej, ale nadal to nie jest to, co powinno być. Widzę. Tu się woda zbiera. Wody jeszcze tu sporo jest. Okej, teraz tak. Ja chciałbym, żeby to tutaj ruszyło pełną parą. Co jest? Czemu nie mogę tego... O! Działa, dobra. To wykopiemy. Teraz tak. Taki. Myślę, że taki zbiornik będzie dobry. Na gaz. Myślę, że taki zbiornik będzie dobry na gaz. I zrobimy sobie tu. Zrobimy to coś takiego. Na takim podwyższeniu te dwa, czyli większy zbiornik damy. Żeby ten gaz mógł uciekać wyżej. No, czyli to usuniemy. Priorytety. I to dekonstruujemy, to zdekonstruujemy wszystko tutaj. Okej,
Okej. Bo to chcę przesunąć, co nie? Te gaz pompy, bo tutaj ten cały... Właśnie tutaj... No. Ten cały hydrogen, który niepotrzebny nam tutaj jest, jest tutaj. Aha. Dawaj, dawaj na kibelek, Devon. Dawaj, dawaj, dawaj. Kibelki działają, wszystko działa. Woda działa? Sprawdźmy, czy woda działa. Działa, płynie, super. Jest super. Czy chcemy jeszcze jednego osadnika? Nie. Aktualnie nie. Dobra, i teraz tak. Drabinka. Jak to zrobić wysoko? Tak się zastanawiam. Tutaj może. Tak, tutaj damy. Tu? No. Chyba tak zrobimy to, ok. I teraz wykopać. I to tu wszystko na maksa. I tutaj drabinkę postawić, poproszę mi. To mi zdekonstruować. I tutaj zrobimy... Elektrolizer. Jedyne, co mnie martwi, to to. A nie, będzie dobrze, bo tlen będzie tutaj wychodził. Czyli będzie dobrze. Będzie ok. Będzie ok. Na razie algi pozbieramy sobie. Algi są robione tutaj. Super. Wszystko działa. Jest ok. Jest ok, działa, 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 działa. Jeszcze działa. Tyk. Aha. To wykopać mi to proszę szybko tutaj. Teraz tak. Plumbing. Gas pump. Ok. Gas pipe. Ok. Tam filter, liquid filter, to nie, to nie, to nie. Jeszcze tylko przewód będzie potrzebny. Mhm. Dobra. Tu może być problem. Chociaż nie, nie będzie problemu. Bo tu jest mostek. Tak, tu nie będzie problemu. Dobra, tu nie będzie problemu z zasilaniem tego. Nie widzę żadnych problemów tutaj. Okej. I jeszcze potrzebne są mechanizm airlock. Dziękuję, kochanie. I kabelek będzie tu potrzebny. I... Opala. No, i tutaj elektrolizery postawimy dwa jeszcze do tlenu. I będzie trzeba rury poprowadzić też.
szczerze powiedziawszy, na razie możemy to zdekonstruować. Bo chciałbym tutaj już powoli zacząć to przebudowywać. Czyli potrzebujemy deconstruct wires. To wszystko usuniemy. I na nowo popodłączamy wszystko. Okej, i na nowo musimy podłączyć kabelek tu. Dobrze. I teraz tak, deconstruct. Powolutku wszystko musimy ogarnąć sobie tutaj. Deconstruct. Tą rurę tutaj. No. I to wszystko będzie dobrze. Tutaj obieg już zamknięty mamy. Nie jest tak źle. No nie, dobrze. Teraz tak. Teraz wodę trzeba puścić tutaj. Do tych dwóch. Żeby to miało ręce i nogi. To na dobrą sprawę możemy zdekonstruować tutaj te rury. Deconstruct liquid pipes. Okej. I to też liquid pipe bridge zdekonstruować. Tylko ojej. Dużo wody poszło w pizdu. Trochę wody poszło w pizdu. Szczerze powiedziawszy. Nie jest tak źle, ale... Dobra, te generatory są pełne. Mamy 5 generatorów prądu. Dobra, teraz tak. Dlaczego oni tego mi tutaj nie budują? Proszę mi to tu zbudować. To musi być na priorytecie 7. Dobrze. Teraz tak. Liquid pipe. Pyk. Bo niepotrzebny nam tu most jest, jeżeli możemy całkowicie inaczej poprowadzić to, co nie, moi drodzy? Na cholerę nam tutaj utrudnianie i... tego wszystkiego. Jedyne co chcę zobaczyć, tutaj wszystko ok. Działa. Tylko... Aha, bo ci tutaj mają... Okej, i priorytet trzeba ustawić im tutaj też, żeby to też zbudowali. No. Generatory są pełne, ale więcej generatorów będziemy potrzebowali, znacznie więcej. Jak tu przepływ... A, on tu wysysa cały tlen. Niska koncentracja. Już karbon dioksyd tu się tworzy? Nie. Vakuum. O lol. Serio? Aż tak to tutaj daje czadu? Wow. Ja pierdziu. Nie wiedziałem, że to takie, tak,
tak daje. Na co nie zdawałem sprawy z tego. Ja tak i tu woda jest. Serio? Jak będzie spięcie, to kogoś zabije. A jeszcze tego nie położę kabli. Tutaj nie jest. Kable położę tam szybko, szybko, kable. I zaraz będziemy musieli tutaj, moi drodzy, troszeczkę porządków porobić. Ale potrzebne są testy. Magazyny są potrzebne nam tutaj. No, tutaj już zaczęło produkować, że tak powiem. Czy może mogę to jakoś... Czekajcie. Weźcie na razie mi to wyłączcie, bo mi tutaj energii tak żrecie te dwa, że w palcu nie mieści. Na razie tlenu nie potrzeba, bo tlenu jest... Wow! 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 Jołki-połki, to co tutaj jest cudo! To tutaj jest naprawdę cudo. Dobrze. I teraz tak. Opala. I tutaj potrzebujemy priorytet na 7 ustawić, poproszę. Niech tutaj się zbiera ten hydrogen. Taki tam nie ma gdzie uciec, więc jest ok. Biodestylarnia co robi? Pracuje czy nie? Aha. Oczekuję dostawy, serio? Chyba, moi drodzy, jak będziemy mieli następnego tutaj naszego typa do osiedlenia, to chyba będzie trzeba, że tak powiem, ruszyć go. Na razie tutaj nie, niech się zbiera ten gaz. Niech ten gaz się tam zbiera. Tutaj mamy carbon dioxide. Tutaj się czyści to, dobra. A jak to wygląda? Polluted oxygen, oxygen, polluted. Bo szukam, moi drodzy... Właściwie nie wiem, czego szukam. Polluted carbon dioxide. Tu jest carbon dioxide, tu też palić nie mieści. A te już nie dają rady. Dwa generatory. Możemy zrobić to troszeczkę inaczej. Po prostu całkowicie inaczej, że tak powiem, to zrobimy. No, to jest do środka, tak? Do środka, dobra. Jeszcze dwa generatory na węgiel damy. Bo węgla mamy ile? Mało węgla mamy. Szczerze powiedziawszy, po węgiel by trzeba się zacząć wkopywać gdzieś. Taka prawda jest, że trzeba by się gdzieś wkopać po węgiel. O.
Co to daje ten gaz? Ciekawe. Bo z tym jeszcze, że tak powiem, nie miałem do czynienia. Więc jestem... zdziwiony troszkę. Oni to zmontują? Okej. Zależy co będzie. Weźmiemy, jeżeli będzie coś fajnego. Cooking Medicine, Strength Creative Digging. Decor Expectation plus 5, Small Bladder. Czyli często na kibel będzie leciał. Food Quality minus 2. Bym go wziął, szczerze powiedziawszy. I już nie powiększamy więcej. No i na razie zostajemy z tym, co mamy. I zostajemy z tym, co mamy, nie powiększamy dalej. Co to jest? Natural gas. Gejzer gazu naturalnego. To podobno, jak mówiliście, jest bardzo wybuchowe. Więc tego trzeba się obawiać. Bo jak mi to walnie w twarz któremuś, to będzie nieciekawie. Hand sanitizer. No hand sanitizera macie, już możecie tam działać, moi drodzy. Tylko że z energią słabo stoimy. Fajnie by się przydało, żebyście to tu mi dokończyli i żebym tutaj mógł wybudować w końcu następny generator na węgiel. I się potem wkopiemy tu. A węgiel jest, dobra. Już myślałem, że węgla nie ma. Węgiel ma, mamy węgla ile? 6 ton. Dobra. Węgiel. Tu będzie trzeba się wkopać jakoś, albo chociaż tą wodę usunąć stąd. Trzeba pompę dać, żeby tam na górę przepompowało, albo brudną wodę zacząć czyścić. Teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy pompę dać tutaj, przepompować tu do zbiornika i potem z pompą do oczyszczacza, czy stąd od razu pompować brudną wodę do water purifiera. I szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia bladego. Wiem natomiast to wiem, że potrzebny jest nam air scrubber jeszcze jeden tutaj. Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań tutaj jest potrzebny nam następny air scrubber. To jest na mur beton nam potrzebne. A niezłe zamieszanie tutaj coraz większe mam z tym całą bazą. Po prostu masakra się zaczyna robić. Bo jeszcze te biodestylatorki chodzą i szukają czegoś. W sensie szukają, przerabiają slime na algi. A jak z dekorem wygląda to? Jezu. O Jesus. O Jesus, motherfucker. Niech on się lepiej zajmie
malowaniem tych obrazów. Bo to jest tragedia! Dosłownie, tragedia. Z dekorem jest tragedia. Minus 242? Ten dziad ma taki? O ja pitole, w dupę mać. Ten kabel. Ten kabel, o ja. O Jesus. Może uda się troszeczkę to podwyższyć, jeżeli będziemy zakrywać tym Gasper Mababe Tilem. Może da się troszeczkę podwyższyć ten, że tak powiem, widok. Nawet nie wiedziałem, ja pierdzielę, ale kicha. O ja. Hej, już jestem. Listonosz puka do drzwi i listy nosi. Więc jedziemy dalej, moi drodzy. Tutaj mamy... Co to jest? Chlor? O nie! O w dupę cię mać! I to nie jest dobrze. I to bynajmniej nie jest dobrze. To muszę jak najszybciej wybudować. Ja tu nie chcę chloru. Jak to wrong irrigation? Sam jesteś wrong irrigation. Ja wiem jedno, że następną bazę, jeżeli będziemy budować, to już do takiego poziomu doszedłem, że już wiem, gdzie, co i jak budować, żeby te kable i cała reszta nie była przez całą bazę szła. Będziemy musieli budować osobne piony, gdzie będzie woda, gaz, prąd, wszystko szło osobny pion. Wszystko trzeba będzie robić inaczej. Szczerze powiedziawszy, to mnie ciekawi. To mnie strasznie ciekawi, wiecie? Chciałbym to ruszyć. Bo naprawdę chciałbym ruszyć. Tylko, że boję się, że jak to ruszę, to tu będzie katastrofa jakaś. Dlatego mechanizet Loki robię. Okej. Nie tak, tak. Dobra, potem będziemy kombinować z okablowaniem tego całości tutaj. Zobaczymy co i jak. W 20 kW. To wytrzyma spokojnie na razie.
Okej. Okay. Jedziemy priorytetem. Jedziemy z priorytetem. To musi tutaj wszystko ruszyć. Bo to chce ruszyć. Tylko boję się, że to może pieprznąć mi. Tylko nie wiem, czy on jest ciężki, czy lekki gaz, dlatego tutaj ten mechanizet airlock stawiam. Jakby co, tutaj damy po prostu bateryjki. Kilka bateryjek damy, damy tutaj transformator i będziemy dalej zasilać i tyle. Ogólnie całą elektrownię i wszystko bym musiał poprzebudowywać tutaj. Trochę. Bo z prądem jest naprawdę krucho. Tutaj się gaz zbiera, dobrze, niech się zbiera. Teraz tak, co to produkuje? No gas output, tak? Czekajcie, 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 stop. Jeżeli chodzi o output, co to wyprodukuje? Carbon dioxide, aha. Mhm. I brudną wodę. Serio? Brudną wodę to daje? Nie. Czy tu się skrapla woda? To jest, teraz się zgubiłem, szczerze powiedziawszy. Effects polluted water plus carbon dioxide plus power i heat. Bierze natural gasu. Gas intake, gas out, ma output. Ok, dobrze, czyli wchodzi i wychodzi gaz. Wychodzi carbon dioxide i wychodzi woda. Tylko... No tak, to się zgadza. Gas pipe. Ale... A tu woda też wychodzi z tego. Boję się, że to będzie tu wszystko zalane. To by było bardzo niewesołe, gdyby to wszystko było zalane tutaj, wiecie? No i teraz, szczerze mówiąc, jestem w kropce. I to jest gejzer. To będzie produkował w nieskończoność ten gaz. Więc to jest dobre. Ale... Hm.
Nie wiem. Dobra, moi drodzy, tutaj kończymy następny odcinek, czyli 11 odcinek kończymy tutaj, dobrze pamiętam? 11 odcinek tutaj kończymy. Ja się dowiem, jak to cholerstwo działa, bo jestem po prostu zdziwiony. Nie wiem, jak to działa. Jeżeli woda wychodzi, to co? Tutaj tutaj się skrapla? Jeżeli się skrapla, to bym potrzebował, żeby się skraplała tu, na przykład, teoretycznie. Więc powinienem dziurę tu wybudować, albo chociaż tą podłogę, która przepuszcza wodę, co nie? Dobra, zobaczymy. Do zobaczenia w następnym odcinku, moi drodzy. Trzymajcie się. Pa, pa.